Cześć siemaneczko, z tej strony Prezes, ja witam was, oto oczywiście w następnym odcinku z FS22. Oczywiście na mapie zielonka, jak pozostawię, możecie sądzić, jeśli oglądacie moje odcinki. I z samego począteczku, dzisiaj nagrywam odcinek i wczoraj akurat w nocy, koło północy, a nagrywam to 27 kwietnia. Wpadło mi w końcu te 600 subów. Dziękuję wam wszystkim. Także co, ale ciśniemy dalej. Dzisiaj ciśniemy na tym polu, co ostatnio kosiliśmy w sumie owiec, jak i pszenicę. I mówiłem, że coś tu podziałam, żeby te pole były połączone. No i oczywiście nawoziliśmy tutaj ziemię z chłopakami z budów. No i pousuwałem te drzewka, co tutaj były przy drodze. Do jedynie jak już, to później troszkę dodam krzaczków, żeby nie było tak pusto. No ale co, bez przedłużania, my wsiadamy do dojczwarka i dzisiaj sobie po prostu, że tak powiem, potworzymy te pola, te pole w sumie. Także za kilka tam później uruchomię, w sumie już bym mógł uruchomić, żeby nie było później czasami tworzenie pola. Oczywiście na razie sobie potworzymy tak, później jeszcze, później tu przywieziemy oborniczek dzisiaj sobie. Także nie wiem, jak to tam dalej będzie, ale myślę, że później sobie tutaj zrobimy jakąś akcyjkę właśnie z oborniczkiem. Troszkę tutaj przez to, że no musieliśmy podnieść ten teren, żeby ten rów zasypać, no to troszkę tutaj nam się góreczek porobiło. No ale cóż, przynajmniej troszkę wymagające będzie te pole. Tutaj trochę betonu było, ale to postanowiłem, że zostawię. No i tak to myślę, że tutaj będzie. Nie będę tego ruszał, nie będę tego rozkuwał. Także tam kilka krzaczków też będzie i będzie subcio. Tu do chodnika aż tak daleko nie będę wjeżdżał. Także tak to sobie zrobimy. Oczywiście. I tak już wstępny zarys pola macie. Oczywiście jeszcze kółka w sumie nie zrobiłem, ale tutaj też, no jednak jest to niby polska mapa, więc na polskich polach nie widziałem, żeby jakieś duże, że tak powiem, przestrzenie zieleni były przy samych drogach polnych, więc ja sobie tak zajadę i nawet na GPS-iku myślę, że pojedziemy. Myślę, że tak będę mógł sobie wpuścić właśnie agregat. Później w razie co to poprawię poprzez malowanie. Oczywiście jak tu nam się kurzy, no tu będę musiał troszeczkę poprawić GPS, albo w sumie nie, no bym poprawił o tą jedną kratkę, tak jakby o ten jeden piksel. Sobie to po prostu domaluję tą ziemię i tyle, tą trawkę, tak by na przy samej drodze polnej. No a tak to przynajmniej będziemy mieli wykorzystane tutaj cały areał. Ciekawi mnie w ogóle, ile teraz te pole będzie miało. Także no myślę, że nie wiem, co tutaj będzie według płodozmianu najlepiej do zasiania. Także zobaczymy, myślę, że w najbliższych odcineczkach. Jak nie będzie nic pasowało z płodozmianem, to myślę, że wtedy sobie po prostu zasieję trawkę na poplon, żeby po prostu troszkę tutaj ten płodozmian podbudować. Trawa no będzie, że tak powiem, tym ogniwem, które nie będzie zbytnio, że tak powiem, no dość dobrze wykorzystane. No ale przynajmniej coś kiszonki zbiorę, a później no to się zobaczy, co tutaj będzie można fajnie sobie zrobić. Tutaj jeszcze chyba za mało wyrównałem sobie, widzę, że przy tym mostku, ale to wiadomo, po tym odcinku wszystko jeszcze będę sobie poprawiał. Także no, to jeszcze wszystko jest do zrobienia wtedy poza odcinkiem. Dzisiaj nie będziemy tylko kultywować, tam głównie chcę zrobić na odcinku zarys pola, a później sobie jeszcze przywieziemy ten obornik na te pole, bo troszkę na płycie obornika mam dużo. No i tam nie będziemy dzisiaj rozwozić, co prawda, ale przywiozę po prostu sobie tutaj go już na pole tandemom, żeby troszkę znikło tam z płyty, a później przynajmniej nie będę musiał
że tak powiem, gnojarom wyjeżdżać na drogi asfaltowe. W razie co, no to później się oczepię całą gnojarę na polu i tyle. I będzie fajnie, pięknie, super raśnie. Ale co, wracając, no dziękuję za w końcu wbicie te 600 subów. Mam nadzieję, że ciśniemy dalej. Ciśniemy, tak. Każdy myślę, że zakłada kanał i chciałby zdobyć ten pierwszy 1000, także ciśniemy do 1000, później się zobaczy. Później to myślę, że już jakoś poleci. Myślę, że do 1000 jest tak najtrudniej dojść, a później jakoś to tam idzie. Myślę, że tu myślę, że też trzeba wygładzić, bo czasami by traktor się wywalił. No ale to cóż. Tak, myślę, że i tak fajnie się udało. Fajny topor będzie. Myślę, że około 3 hektarów tutaj będzie teraz razem. Nie wiem w sumie ile było tego owsa, jak sobie siałem. Bo na pewno siałem już na, że miałem proseeda wgranego, ale nie robiłem wtedy tylko ścieżek. Tak, żebym musiał zobaczyć. No, nie zobaczę, bo to nie siałem ani na odcinku, ani nigdzie. Tylko tak poza tym. A to już i tak na pewno. No, siałem inne pola. Także tego już sobie nie zobaczę. Siałem czy nie siałem? Ej, chyba nie siałem. Jednak nie siałem, to mógłbym w sumie podczepić siewnik i zobaczyć, jaki tam ostatnio był areał. No, dobrze mówię. Ostatnio siałem ten owies silnikiem, tak żebym musiał zobaczyć, ile tam pokazuje. No co, jak widzicie, fajny tutaj... że to powiem, prostogon nam się zrobił z tego pola. Bo myślę, że teraz sobie zrobimy ze dwa poprzeczniaki jeszcze i sobie po prostu tutaj będziemy jeździć na GPS-iku co kilka przejazdów. Przepraszam. Ostatnio, nie wiem, nigdy na wiosnę zbytnio nie kichałem, oprócz tego jak się zaczynało sianokosy. No, nie wiem na co teraz jestem uczulony, że no, przyszła wiosna i co chwilę psikam. Także teraz nie wiem, czy tak będę psikać na praktycznie każdym odcinku, ale myślę, że średnio jak nie co pół godziny, to co godzinę muszę kichnąć. Także no, niestety. Ale no cóż zrobię. Alergii nie przeskoczę. Myślę, że bo to jakaś alergia musi być. Nie wiem, co teraz w sumie tak pyli, no ale no cóż. Kurde, widzę chyba jeszcze jedno miejsce, to nie za bardzo wyrównałem. Ale to wiadomo, ja to sobie wyrównam poza odcinkiem. Bo ja to i tak teraz równałem z pół godziny, to teraz równałem przed odcinkiem. Bo najpierw sobie, że tak powiem, nawet za bardzo podniosłem ten teren. Bo kurde, tutaj nie za, no jak tak od góry dasz kamerę pod tym escape'em, no to jednak nie widzisz zbytnio, ile tego terenu podnosisz. No i tutaj jak się patrzy, jak tak patrzyłem od boku, to tą skarbę tak wysoko zrobiłem, że prawie tych słupów energetycznych nie było widać. Także no wysoko. Także no później jak to wyszłem pod escape'a, jak podwyższyłem, to jednak weszłem z powrotem i to sobie obniżyłem i wtedy dopiero zacząłem równać, no bo jednak aż tak wysoko nie trzeba było to podnosić. No jednak troszkę trzeba było podnieść, no bo nie wiem, mam nadzieję, że wszędzie to wyszło mi. No bo jednak ten rów, co tutaj szedł, zresztą w ogóle te rowy, co tutaj idą na mapie zielonka, to one są tak jakby z teksturą kamieni, z kamieniami porobione. No i one no, muszą być trochę pod tą ziemią, żeby czasami tak się wpuści w pług czy kultywator, żeby on czasami nie zaczepił tam o ten rów. Teraz to oczywiście pod górkę ściągło ten kultywator, to nie rów, bo tutaj rów idzie praktycznie tu, gdzie teraz jesteśmy. Ale tu widzę, że też jeszcze mam troszkę do porównania. Myślę, że tutaj nie będziemy sobie agregatować na razie.
tylko po prostu jeszcze po odcinku jeszcze trochę podziałam, troszkę to wyrównam, no i wtedy będzie można fajnie sobie tutaj działać na tym polu. Fajne pole, myślę, że wyjdzie z niego. Było to taką wadą tego pola, że ten rów tutaj był, a jednak ciągnę tą serię do tego, żeby tutaj teraz już, jeśli pola będę kupywać, to myślę, że tereny nawet po, jeśli gdzieś będzie co tereny można łączyć, to bardziej już będę pod to patrzył, żeby te tereny właśnie sobie złączać i mieć takie większe pola. A jak teraz planuję zrobić jedną rzecz po żniwach, jak będę zakupywał dwa tereny, to właśnie dwa tereny będą połączone z jednym terenem, które już posiadam, także stworzy się też dość duże pole. Także no, plany mam fajne na tą serię, zresztą na każdą serię mam fajne plany, tylko niekiedy nie wychodzą. Tak jakbym chciał, no ale no trudno się mówi. Niekiedy nie wszystko idzie po swojej myśli. Także no. Dobrze, mam w sumie zakupiony ten agregat, bo tak to talerzówką już by to nie wyglądało na takim odcinku, jak to robiłem na tych timelapsowych odcinkach talerzówką. No to jeszcze jakoś szło to, że tak powiem, przymknąć na to oko. No teraz jak jednak na zwykłe odcinki robię z tej mapy i bym robił czasami talerzówką, no to by to jednak nie wyglądało. Także no. Tak to teraz przynajmniej fajnie wygląda. Deutschfahrt też ma co robić. No to jest taki dość spory gabarytów traktor i jest to z tych starszych, gdzie one naprawdę choćby nie wiem co, one miały moc, depłeś i mi one szły. I tak w tym przypadku jest. Nie wiem, czy jakbym, no jakbym tu zarzucił raczej tego 6-metrowego Rolmako, no to raczej by wtedy troszkę przymiękł, no ale jakoś to tam nawet nie chwapiło mi się, żebym tutaj 6-metrowego Rolmako dawał, bo już i tak go w sumie wykorzystałem na serii Brzozówka, także tam ma, że tak powiem, swoje miejsce tymczasowo. Rolmako 6-metrowe i tam fajnie pasuje pod teraz właśnie za niedługo, myślę, że też zobaczycie jakąś uprawę. A właśnie Rolmako przyczepiony do tak, ostatniego nowego nabytku z Brzozówki, czyli Fenta 926 tego Turbo Shifta, no to kurde ogień zestaw, nie? Jeszcze tego, te dźwięki, które są w tym Fencie wgrane, no miód dla uszy. Ten myśl Deutschfahrt, że też ma bardzo realne, ale nie gwizdzie, niestety Deutschfahry tak nie gwizdały jak Fendy, te właśnie stare, no także niestety aż tak fajnych dźwięków nie ma, ale też ma spoko, jest to no fajny sprzęcik. Tak samo no, oczywiście tego mniejszego Deutschfahra co mamy to jest 4, ale kiedyś Deutschfahry wychodziły nawet, że od chyba 108 koni one już miały 6-cylindrowy silnik. No i to jest naprawdę konkret, bo to też te ciągniki, no 6 garów, mało mocy, ale to tam depłeś i one kurde na te swoje konie szły, dźwięk też konkretny oczywiście miały. Także no
Sam zresztą miałem okazję jeździć takim szóstką 108-konną właśnie. No i no... No wiadomo, na początku zakupiliśmy w sumie tego Deutsch Fahrera 6 troszkę ciulowym stanie, ale później jak się go podreperowało, wszystko ponaprawiało, no to jak dobrze operowało się biegami, to tam nie było zmiłuj. Ja tu widzę, że już nam dochodzi 15 minut, a jednak nie chciałbym dłuższego odcinka robić niż myślę, że pół godzinki. Także myślę, że co? Dojedziemy ten przejazd do końca i sobie pobiegniemy do, na gospodarkę, gdzie właśnie czeka już jaki New Holland, taki Deutsch Fahrer z turem. New Holland oczywiście podczepiony pod naszą przyczepę skorupową, która ostatnio została powiększona. Szkoda, że jeszcze nie woziłem w zeszłym sezonie jak obornika, jak ona była pomniejszona, no ale postanowiłem po ostatnim sezonie warzywek, że potrzebuję troszkę większą tą przyczepę. No i postanowiłem, że ten odkład jednak do niej dorobię. No i teraz przynajmniej mieści 18,5 tysiąca litrów. W miarę spoko. Troszkę już na nim się mieści. Jeszcze jakieś nadkładki można do niej dostawić, ale myślę, że na razie to wystarczy. A jeśli już bym potrzebował jakiejś następnej przyczepy, to właśnie sobie zakupię jakąś inną. Dobra, ja tu wjadę, zgasimy go, weźmiemy kluczyki ze sobą. No i lecimy na gospodarstwo. Musiał właśnie zobaczyć jeszcze jak tam ten płodozmian wygląda na tym polu, bo szczerze nawet sam nie wiem co teraz siać. Wiadomo, mamy jeszcze lipiec, także nawet jeśli rzepak by tam pasował, to jeszcze jest... Aha, dobra. Wiem czemu nam się teraz zbugowało, że chciałem iść do tyłu, a szedłem do przodu. Deutsch Fahrer oczywiście teraz obciążenie ma konkretne. Nie wiem czy wtedy jak ostatnio obornik rozrzucaliśmy, czy on już miał to obciążenie. Chyba miał, także w sumie nie jest to jakaś nowa rzecz. Ale teraz w sumie obciążników na gospodarstwie mam więcej niż ciągników. No ale cóż, niekiedy się przydadzą. Tak jak właśnie była akcja właśnie z trawą. No to przynajmniej tak jak Deutsch Fahrer ten duży, no to mogliśmy podpiąć jeden obciążnik na tył, drugi na przód i wszystko pasowało. Ugniatane było konkretnie. Także no przynajmniej szybko też się jakoś to ubijało. Fajnie. Tutaj tego obornika trochę nam się nazbierało, że tak powiem, od wiosny aż do teraz. Sam nie wiem, czy po prostu na wszystkie pola będę dawał pojedynczą dawkę, czy czasami po prostu zastosuję na niektórych polach podwójną dawkę, a na te pola, co zabraknie, no to trudno. No ale też myślę, że tak jak teraz te pola, co mają przyjść warzywka, bo chyba jeszcze na jednym polu zasieję marchew. No to nie wiem, czy po prostu tam na pewno raczej niczym nie wjadę, tylko po prostu od razu teraz będę wsiewał, bo chyba nie wiem, czy teraz na lipcu nie muszę to wsiać, to nie wiem, czy czasami kurde, teraz które pole bym musiał, muszę zobaczyć oczywiście, może warzywkami wtedy też wyrównam te pole, co teraz robię, tylko one jest kurde trochę duże. No i wtedy bym raczej dał na połowie warzyw, właśnie marchew, a na połowie bym dał sobie, myślę, że wtedy tą trawę. Tak, żeby to w miarę wyglądało, no bo jeśli jak nawalę tych znowu marchewek, to ja nie wiem, jak fabryka to ona chyba nigdy nie wyrobi. Za niedługo już są do zbierania na przykład buraczki, a buraczków jeszcze obecnie na
produkcji jest około 200 tysięcy litrów. Także no myślę, że chłopaki no nie wyrobią do tego czasu, aż będą teraz te zbiory. Także no nie wiem, znowu chyba będę musiał jej, jeśli nie chcę pryzmować to na polu, no to zawiozę sobie to po prostu, no troszkę nierealnie, ale na pociąg, żeby nie trzeba było później tego ładować, że tak powiem, turem oczywiście sobie. Także tak to oczywiście wygląda. Chwilowy, że tak powiem, zastój, ale nie zauważyłem, że kot mi ściągnął figurkę z biurka i ona mi się pojawia pod nogami. Ale cóż, te koty to, ja nie wiem teraz, czy wiosna przyszła, to koty wszystkie, co widzę, to ich rąbię, latają jak nie powiem co. A w końcu też miesiąc temu było marcowanie, nie? Chociaż wtedy aż tak rozścieczone, że tak powiem, nie były. No ale cóż zrobić. Taki mają pewnie klimat, że tak wolą. No ale cóż, nic nie zrobisz. Tutaj oczywiście wybieram też z płyty obornikowej, bo nie wiem czemu. Tutaj już znowu zaczęło nam za oborą rzucać ten obornik. Myślę, że go sobie też zbierzemy teraz, jak tylko pójdzie, aby on nam tak nie leżał, bo jednak wolę, jak on na płycie obornikowej się pojawia, a nie tutaj. W ogóle nawet nie patrzyłem, ile tego obornika w sumie teraz mamy, ale no sporo, jak widzicie. W ogóle niby ta łyżka jest dość duża, bo to 1500 litrów, ona na tą tandemę się ładuje. Jednak rozrzutnik obornika szybciej ładowałem. Rozrzutnik obornika mamy mniejszy, ale myślę, że Max wytrzyma jeszcze z 2-3 sezony. No i go raczej sobie wymienimy na coś większego, jak te pola oczywiście będziemy powiększone mieć, bo w sumie teraz on ma tylko rozrzut 6,5 metra. No tak w obecnej chwili jeszcze jest ok, no bo po prostu dłużej sobie jeździsz, że tak powiem, z tym rozrzutnikiem po polu. No ale na przyszłość no to jednak będzie zależało na tym, żeby jak najszybciej to rozwalić, a nie żeby to się ciągło czasami jakiś długi okres czasu. Tutaj nie wiem czemu ten paseczek mi się nie chce zebrać, ale trudno, teraz nie będę to rozgryzał. Teraz chcę jak najszybciej załadować sobie tą tandemę, żeby chociaż jedną na odcinku wywieźć, bo widzę, że troszkę mi zeszło z tym ładowaniem. Też będzie pełno? Jeszcze nie. Kurde, ale na nią wchodzi. Teraz po tej dokładce. Oczywiście przedtem w sumie nawet nie ładowałem. Przedtem w ogóle chciałem ładować taką mniejszą łyżką, ale stwierdziłem, że mamy ten CZ pack i on jest troszkę większa łyżka, bo 1500 litrów, a normalnie mamy w farmingu łyżkę 1000 litrów, no to troszkę więcej by się ładowało. Tutaj 18,5 łyżki praktycznie by było, a tak to w sumie nie wiem, nie liczyłem. Ale no cóż, już mamy załadowane, a obornika jeszcze w sumie sprawdzę od razu. Niby 62,5 tysiąca litrów. No wygląda, że tak powiem, to na więcej. Nie wiem gdzie sobie jechać, ale myślę, że pojadę, nie pojadę polnymi, tylko przejadę się właśnie asfaltem, bo fajnie to właśnie wyglądało, no bo skoro ładujemy na przyczepę, no to jedźmy już asfaltem. Nie wiem gdzie to teraz sobie wyekipować, ale myślę, że w ten narożniczek tutaj właśnie przy tym mostku, także w sumie tutaj bliższy, że tak powiem, kawałek pola. Tutaj w sumie na tandemie to prawie mamy tyle co na dwa rozrzutniki, także przynajmniej coś więcej niż rozrzutnikiem zabieramy. Myślę, że tak to, jeśli tu warzywka będą miała przyjść, no to nie wiem, ten znowu jeszcze raz agregatem przejechać przed warzywkami.
Tak by trzeba było w sumie zrobić. Chyba, że po prostu talerzówkę się puści głębiej. Też jest jakaś opcja. Tylko, że to wtedy przed odcinkiem bym musiał mieć te pole chociaż w jakiejś części nawiezione właśnie. Na przykład bym chciał nagrywać ten odcinek z Hubertem na przykład, no to bym musiał mieć trochę narobione. Chociaż nie wiem, bo teraz do roboty mam na nocki. Ole tutaj nie zauważyłem, że droga się trochę znam, że tak powiem, co do mostka obniżyła. Jednak mogłem polem pojechać. No ale no cóż, dobra. Teraz nie pamiętam, na coś miałem wyładunek przypisane w kierownicy. Ale oczywiście zapomniałem. Z trudności to nie tu. Informacje. Nie, to nie to. Czekajcie, bo chciałbym. Ta klawiatura, kontroler. Dobra. Wyładuj tutaj 8 plus 1. No i gitara. Mamy to też na Aha, dobra. Aha, to ma, ta przyczepa jeszcze ma te otwierane burty na bok. Dobra, jeszcze raz. No kurde, nie rób mi tego. Co się teraz odwija, nie Pawliło? Okej. Nie wnikam. Ale cóż, ja myślę, że tak to odcinek mogę sobie zakończyć. A tutaj jeszcze sobie zrobię miniatureczkę. Także co? Jeśli odcinek wam się oczywiście spodobał, znowu mam Strong Farmera włączonego, to zostawcie łapeczkę w górę. No i możecie też zostawić jakiś fajny komentarz pod spodem. Ale co? Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. No i zapraszam na poprzednie odcinki, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. Do następnych odcinków. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.